Cześć, z tej strony Tysia i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam 10 najdziwniejszych fobii, z jakimi przyszło się mierzyć ludziom na całym świecie, także zapraszam do oglądania. Strach, lęk, nieprzespane noce, ciarki na plecach, a nawet zimne poty. Niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie doświadczył żadnej z tych rzeczy. Żartuję, nie rzucajcie niczym, bo tak się tylko mówi, a szczególnie nie kamieniami w domu. Każdy na pewno zna osobę, która twierdzi, że ona się niczego nie boi. Prawda jest jednak taka, że nie ma ludzi, którzy nie odczuwają strachu czy lęku. Oczywiście są ci bardziej czy mniej bojaźliwi, jednak każdy ma taką rzecz, która go przeraża. Mogą to być fobie związane z konkretną rzeczą, jak na przykład strach przed pająkami, albo coś bardziej złożonego emocjonalnie, jak na przykład obawa przed utratą kogoś lub czegoś, czy też obawa o kogoś. Albo po prostu życiowa sytuacja, czyli strach, że nie zdamy egzaminu, albo przed powrotem mamy zwiadówki. Tak czy siak wniosek jest jeden. Wszyscy się czegoś boimy. Muszę tu jednak podkreślić, że strach i lęk, chociaż często używane zamiennie, to dwie zupełnie inne rzeczy. Warto mieć tego świadomość chociażby po to, żeby wiedzieć, które z nich w danym momencie odczuwamy. Strach występuje w obliczu realnego zagrożenia, czy też bodźca, który faktycznie się pojawia. Na przykład, gdy otrzymamy wyniki badań, które potwierdzają jakąś chorobę, czy też gdy ktoś nas atakuje lub gdy widzimy agresywnego psa. Bardzo ważne jest to, że w momencie zniknięcia bodźca znika też uczucie strachu. Krótko mówiąc, znika zagrożenie, znika strach. Lęk natomiast jest irracjonalny. Pojawia się nagle i bez żadnego konkretnego powodu. Nie da się go w żaden sposób wytłumaczyć, ponieważ nie ma tego bodźca, który mógłby go wywołać. Co za tym idzie, utrzymuje się on długo. Niestety, im dłużej utrzymuje się to poczucie lęku, tym więcej dodatkowych negatywnych objawów, takich jak stres, bezsenność, ból brzucha, ból głowy itd., itd. Przykładem lęku może być wmawianie sobie, że mamy jakąś śmiertelną chorobę, a także, że odczuwamy jej objawy. Czy też, gdy zmieniamy pracę, obawiamy się, że nie damy sobie rady, chociaż tak naprawdę nawet nie znamy jeszcze naszych obowiązków. I o ile nikt z nas nie lubi odczuwać strachu, to jest ta emocja dobra i potrzebna, ponieważ pełni funkcję ostrzegawczą. Daje nam do zrozumienia: uważaj, coś się dzieje, a tym samym pobudza nas do działania w celu wyeliminowania czy też uniknięcia zagrożenia albo zachowania większej ostrożności. Zupełnie inaczej wygląda kwestia lęku, który niestety jest emocją negatywną, ponieważ działa na nas destrukcyjnie. Ogranicza nas i blokuje pewne działania, które normalnie byśmy bez problemu wykonali. W skrajnych sytuacjach może się też przerodzić w silne stany lękowe, które znacznie utrudniają życie codzienne. Mając jednak świadomość tego, że lęk jest irracjonalny i bezpodstawny, jesteśmy w stanie z nim walczyć, a tym samym znacznie skrócić czas jego trwania. W tym miejscu pojawia się pytanie, czym jest fobia? Uzasadnionym strachem czy irracjonalnym lękiem? A może czymś zupełnie innym? Już wyjaśniam. Fobie to bardzo silne i uporczywe lęki przed konkretną sytuacją, rzeczą czy też osobą, która realnie nie stanowi żadnego zagrożenia. Osoba z fobią będzie za wszelką cenę unikała swojego źródła lęku, a gdy jej się to nie uda, zareaguje paniką. Zacznie płakać, krzyczeć, zrobi jej się słabo, a odczuje zimne poty, dreszcze czy ciarki, a w skrajnych sytuacjach może nawet zemdleje. Lista wszystkich fobii jest bardzo długa, a niektórych ich nazw naprawdę nie sposób zapamiętać. Każdy z nas spotkał się jednak co najmniej z kilkoma tymi najpopularniejszymi, takimi jak arachnofobia, czyli lęk przed pająkami, czy klaustrofobia, lęk przed zamkniętym pomieszczeniem. Ja zamierzam teraz przedstawić Wam 10 najdziwniejszych fobii, o których istnieniu zapewne nawet nie mieliście pojęcia. Numer 10. Nyktofobia. Każdy zapewne słyszał o lęku przed ciemnością. Zjawisko to dotyczy głównie dzieci, jest powiązane z ich silną i bujną wyobraźnią, przez którą wyobrażają sobie, że w ciemności kryją się jakieś potwory. Nic zatem dziwnego, że się jej boją. W takich sytuacjach najlepiej jest zasypiać przy zapalonym świetle i stopniowo zmniejszać źródło tego naświetlenia, aż do momentu, w którym dziecko będzie całkowicie przyzwyczajone do ciemności. Mało kto jednak wie, że zaniedbanie tego procesu i nieprzyzwyczajenie dziecka do ciemności może skutkować w dorosłości fobią zwaną nyktofobią, czyli panicznym lękiem przed ciemnością, a nawet przed nocą. Numer 9. Gamofobia. Gamofobia to paniczny lęk przed ślubem i zawarciem związku małżeńskiego i wbrew powszechnej opinii nie dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn. Często słyszę się, że tuż przed ślubem człowieka dopadają wątpliwości. Zaczyna się stresować i zastanawiać, czy na pewno podejmuje dobrą decyzję. No, w końcu za chwilę będzie musiał złożyć przysięgę na całe życie, więc umówmy się, że dla niektórych może to być przerażające. Gamofobia to jednak coś więcej niż tylko lęk tuż przed, ponieważ wiąże się z silnym i negatywnym uczuciem nawet na samą myśl o ślubie, a to może się przełożyć w skrajnych sytuacjach nawet na rozpad długoletniego związku. Numer 8. Awiofobia.
Lęk przed lataniem samolotem. Teoretycznie można by powiedzieć, że ta fobia dotyczy co drugiej osoby, która ma przed sobą swoją pierwszą podróż. Znowu jednak mam na myśli ten silny i paniczny lęk, który wywołuje płacz, krzyki, ciarki i ogólnie bardzo złe samopoczucie, mimo że nie jest to pierwszy lot danej osoby. Człowiek cierpiący na awiofobię zdecyduje się na lot samolotem tylko w ostateczności, nie mając możliwości podróży innym środkiem transportu. Nie przekonują go argumenty, że samolot jest tak naprawdę najbezpieczniejszy, a nawet jeśli argument ten poparty jest badaniami. W jego głowie nieustannie widnieje wizja katastrofy i rozbicia się samolotu, a myśl o turbulencjach, chociaż ma świadomość tego, że są one normalne podczas lotu, przyprawiają go o dreszcze. Numer 7. Nomofobia. Chyba jedna z najmłodszych, o ile nie najmłodsza fobia, polegająca na panicznym lęku przed utratą dostępu do telefonu komórkowego. Niestety, jakie społeczeństwo takie fobie? Mój tata zawsze powtarzał, że teraz młodzież to tylko z tym nosem w telefonie i świata poza nim nie widzi i jak widać ma trochę racji. Do naszych smartfonów jesteśmy przyzwyczajeni już wszyscy, a mało kto wyobraża sobie wyjść bez niego z domu i ja nie jestem tu wyjątkiem. Nomofobią nazwano jednak bardzo silne poczucie lęku przed utratą telefonu, czy też jego rozładowaniem oraz objawy temu towarzyszące, takie jak rozdrażnienie, niepokój czy nawet panika. Numer 6. Hafefobia. Lęk przed dotykiem. Nikt z nas nie czuje się komfortowo, gdy dotyka nas obca osoba. Czujemy rozdrażnienie, gniew, a nawet obrzydzenie. To jednak nic w porównaniu do tego, jak czuje się osoba z hafefobią. Przyspieszone bicie serca, problem ze złapaniem oddechu, nagła, wzmożona potliwość to tylko część objawów, jakie towarzyszą tej osobie. Ciężko sobie nawet wyobrazić, jak utrudnione musi być życie takiej osoby. W końcu na dotyk fizyczny drugiej osoby jesteśmy narażeni praktycznie wszędzie, czy to w autobusie, czy w sklepie, a nawet u lekarza. Co gorsza, u osoby cierpiącej na hafefobię może dojść do ataku paniki nawet podczas dotyku przez osobę jej bliską. Numer 5. Aichmofobia. Aichmofobia to paniczny lęk przed igłami. Żeby wytłumaczyć Wam, jak objawia się ta fobia, przedstawię Wam pewną historię. Pewna dziewczyna panicznie bała się igieł i nieważne, czy było to ukłucie się igłą podczas szycia czy szczepienie, zawsze kończyło się tym samym, czyli przyspieszonym biciem serca, a czasami nawet płaczem. To, co ją najbardziej przerażało, to jednak wizja pobrania krwi. Na szczęście nie musiała się z tym spotykać na co dzień, ostatni raz tak dawno, że nawet sama tego nie pamięta. Kilka miesięcy temu podczas wizyty u lekarza została jednak poproszona o zrobienie tych badań krwi, żeby potwierdzić pewne wyniki badań. Oczywiście jak tylko to usłyszała, to łzy stanęły jej w oczach, nogi zrobiły się jak z waty, a serce nagle gwałtownie przyspieszyło. No ale z racji tego, że była dorosłą i dojrzałą kobietą i chodziło tu o jej zdrowie, no to ostatecznie zgodziła się na to badanie krwi. Do samego badania został jeszcze tydzień i to był najgorszy tydzień, jaki wspomina, przepełniony płaczem, stresem, szukaniem informacji, jak walczyć ze strachem przed igłami, a także nawet próbą przyzwyczajenia się do samego zabiegu poprzez delikatne kłucie się paznokciem w miejsce, z którego mieli jej pobrać krew. Nic to nie pomogło. Przyszedł dzień zabiegu, oczywiście od rana zdążyła już się też zryczeć i nie wiadomo co jeszcze. Przygotowała sobie wielkie słuchawki, przygotowała sobie filmik, który miała oglądać, żeby odwrócić swoją uwagę w trakcie zabiegu, no i pojechała do lekarza. W samej poczekalni nie było aż tak źle, do momentu wejścia do gabinetu. W tym momencie pękła, zaczęła płakać jak małe dziecko, a łzy ciekły jej ciurkiem po policzkach. Pielęgniarka nie do końca świadoma tego, że chodzi tu o fobię i tego, jaką ta fobia ma władzę nad człowiekiem, patrzyła na nią z politowaniem, no bo dorosła kobieta płacze, bo ma mieć pobraną krew. No, nie wydawało jej się to poważne. Tak czy siak, zapłakana, zestresowana, z tymi wielkimi słuchawkami na uszach, dała sobie ostatecznie pobrać tą krew, przez co na pewno stała się głównym tematem wszystkich lekarzy, którzy tam byli, no i jak najszybciej opuściła gabinet. Samo miejsce po ukłuciu czuła jeszcze do końca dnia, a na myśl o wspomnieniu tych wydarzeń znowu robiło jej się słabo i niedobrze, a łzy nachodziły do oczu. Nawet teraz, gdy opowiadam Wam tą historię, robi mi się niedobrze. Tak, ta dziewczyna, o której Wam opowiadam, to ja. Panicznie boję się igieł i tak właśnie wyglądają objawy osoby, która cierpi na tą fobię. Więc przejdźmy dalej. Numer 4. Tanatofobia. Lęk przed śmiercią. Wszyscy kiedyś umrzemy i każdy z nas jest tego bardzo dobrze świadomy, nawet osoby cierpiące z powodu tanafobii. Jednak w ich przypadku samo stwierdzenie wywołuje bardzo silny atak paniki oraz objawy jemu towarzyszące. Osoby z tą fobią unikają miejsc, widoków czy słów związanych ze śmiercią, takich jak pogrzeby, groby, cmentarze czy też zwłoki. Nie wiadomo do końca, co jest źródłem ich lęku, czy chodzi o obawę związaną z bólem przed śmiercią, czy może o pozostawienie swoich bliskich i niedokończenie pewnych spraw. Tak czy siak, wszystkie te słowa są słowami tabu. Numer 3. Kompounofobia.
Usłyszałam kiedyś od mojej przyjaciółki, że ma znajomą, która panicznie boi się guzików. I fakt, jest to dziwne, no bo okej, pająki, igły czy nawet klauni, to wszystko wydaje się być w jakimś sensie przerażające, ale guziki? Wtedy wydawało mi się to nie do pojęcia, ale jednak, fobie są różne, a kołpounofobia to właśnie paniczny lęk przed guzikami. Ciężko dokładnie stwierdzić, co jest źródłem tego lęku i skąd to się właściwie bierze, ponieważ odnotowanych przypadków tej konkretnej fobii jest naprawdę niewiele. Udało mi się jednak trafić w internecie na wypowiedź 22-letniej dziewczyny, która sama mierzy się z tym problemem. Porównuje ona dotykanie guzików do dotykania karaluchów. Mówi, że czuje się wtedy brudna i odczuwa bardzo duży niepokój. W dalszej części wypowiedzi przyznaje też, że przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba, która ma na ubraniu guziki, jest dla niej bardzo trudne, a czasami nawet niewykonalne. Numer 2. Heksakosio i heksekontaheksafobia. Ta łamiąca język nazwa fobii to lęk przed liczbą 666. W chrześcijaństwie bowiem liczba ta oznacza imię diabła, więc jak nie trudno się domyślić, najczęściej cierpią z jej powodu osoby bardzo religijne i wierzące. Ludzie ci unikają jakiegokolwiek kontaktu z tą liczbą, na co dobrym przykładem jest historia małżeństwa Nancy i Ronalda Reaganów, którzy po przeprowadzce mieli w swoim adresie liczbę właśnie 666. Jako że obydwoje cierpieli z powodu tej fobii, byli zmuszeni do ponownej zmiany adresu, tak aby w jego nazwie była liczba 666. Numer 1. Panofobia. Nie bez powodu to właśnie ta fobia trafiła na miejsce numer 1 w moim zestawieniu. Panofobia to bowiem paniczny lęk przed wszystkim. Ludźmi, zwierzętami, rzeczami, sytuacjami, a nawet wydarzeniami. Osoby z panofobią przyznają, że odczuwają ciągły, niewyjaśniony niepokój związany ze wszystkim, co nowe, obce czy nieznane. Ograniczają więc jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym, zamykając się najczęściej w swoich domach, gdzie, jak warto podkreślić, i tak towarzyszy im ciągły, rosnący niepokój. Przyczyną pojawienia się tej fobii są zazwyczaj traumatyczne wydarzenia z przeszłości, czy też obserwowane i przyjęte jako swoje, nadmiernie lękliwe zachowania rodziców. Co ciekawe, fobia ta występuje stosunkowo bardzo często i zazwyczaj wykrywana jest u osób z silną depresją. Podsumowując, fobii jest bardzo dużo, a te, które wymieniłam, to zaledwie garstka z nich. O niektórych nawet nie mamy pojęcia, a w inne jest nam ciężko uwierzyć. Warto mieć jednak świadomość istnienia tak silnych lęków oraz tego, jak duży wpływ mają one na człowieka. Co ciekawe, każda osoba dotknięta fobią jest w pełni świadoma tego, że jej lęki są bezpodstawne, a nawet irracjonalne. Niestety, sama świadomość tego jest niewystarczająca w zwalczeniu ich. Nie pomagają też przykre czy krzywdzące komentarze rodziny lub też znajomych, którzy bez podstawowej wiedzy na ten temat często wyśmiewają tą osobę, a nawet reagują złością. W tym odcinku to już będzie wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, czy słyszeliście wcześniej o którejś z tych fobii, a może znacie jakieś inne zadziwiające źródła lęku. Piszcie w komentarzach, a jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a jeżeli jesteście ciekawi, co u mnie, to zapraszam Was też na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Każdy na pewno zna osobę... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.